Dzień dobry. Czytam dzisiejszą Ewangelię, też chciałbym się powiedzieć: Panie Jezu, ale Ty masz poczucie humoru. Szczęść Boże. Panie Jezus opowiada dzisiaj kolejną przypowieść, albo raczej my czytamy w kontynuacji kolejną przypowieść. I dzisiaj po przypowieści o sieci, o rybach, zadaję pytanie apostołom: zrozumieliście to wszystko? Oczywiście chłopaki odpowiadają tak, no bo jakby inaczej faceci mieli powiedzieć. Ich życie potem pokazuje czasem coś innego, że nie do końca go zrozumieli i nie do końca żyją w Królestwie Niebieskim, bardziej ciągle są mentalnie w Starym Testamencie, w takim myśleniu, że to Bóg jest kimś na usługach człowieka. Z tym rozumieniem Ewangelii jest tak, jak z tym napisem na mojej koszulce: ćwicz. Noszę koszulkę, co no, zależy jak tam w szafie wyjmę, jest koszulkę z hasłem ćwicz. Chodzi o ćwiczenia duchowe, ale jakby wy widzicie ćwicz, a mój brzuch jest coraz większy. Od takie moje rozumienie świata i rzeczywistości. I tak jest też z Ewangelią w moim życiu, że z jednej strony wydaje mi się, że ją rozumie, wydaje się, że nią żyje, wydaje się, że wydaje jej owoce, że jak ktoś patrzy z boku na moje życie, to przynajmniej spora część ludzi mówi, że to jest taki fajny ksiądz, to jest taki dobry człowiek, to jest taki ktoś, kto ma w sobie dużo dobra, ciepła, radości. No przecież to nie jest cała prawda o moim życiu. Przecież to nie jest tak, że zawsze udaje mi się zrobić coś fajnego, zawsze jestem w jakiejś hiperaktywności. Są momenty, w których jestem leniem, są momenty, w których piszę do moich przyjaciół bardzo zaufanych, że mam dość, że mnie, nie wiem, zżera samotność, że zżera mnie smutek. Pojawiają się momenty, w których jest grzech, który jest wybierany, no bo na tym polega istota grzechu, że wybieram zło, a nie dobro. Pojawiają się momenty, w których słabości biorą górę. A więc wcale nie jest tak, że rozumiem Ewangelię. Wcale nie jest tak, że ja wiem, co to jest Ewangelia i nią żyję. Czasem mam wrażenie, że takie pytanie Jezusa jest pytaniem retorycznym. On doskonale mnie zna. To jest to, co mogę powiedzieć za świętym Piotrem w Ewangelii Jana po zmartwychwstaniu. Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, ale wiesz, że w tym wyznaniu miłości jest wiele smutku, jest wiele takiego przekazu, w którym tak naprawdę zaprzeczam temu, co mówię, co myślę. Czasem sobie myślę, że to pytanie właśnie jest, tak jak zacząłem, takim niezłym poczuciem humorem Pana Jezusa, bo przecież mnie zna. I ja cały czas wierzę w to, że On zawsze się uśmiecha, kiedy zadaje mi to pytanie, bo wie, jakie jest moje serce. I wie, że ja sam z siebie nic nie rozumiem, że jestem głupi po prostu. A więc tak sobie myślę, weźcie sobie dzisiaj to pytanie, rozumiecie to wszystko i z jednej strony próbujcie na nie odpowiedzieć bardzo szczerze, poważnie, a z drugiej strony niech to pytanie pobudza nas trochę do takiego dystansu do samego siebie, że nie rozumiem, że nie jestem idealny i że wcale, chociaż tak jak apostołowi odpowiadam tak, to wcale tak nie jest, bo nie rozumiem Ewangelii, bo ona jest dla mnie czymś, co mnie przerasta, chociaż mnie trudno nie przerosnąć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, niech jest taka, żeby spróbować zobaczyć, że właśnie kiedy mówię w ten sposób o sobie, że w jakiś sposób ktoś powie, no trochę się usprawiedliwiasz, to prawda, trochę się usprawiedliwiam, ale robię to celowo, znaczy robię to po to, żeby też pokazać, że skoro my siebie samych usprawiedliwiamy i od razu tak asekuracyjnie mówimy, no ja nie do końca tak rozumiem, wierzę, jestem słaby, okej, mamy do tego prawo. Pod jednym warunkiem, że robimy też to samo w stosunku do drugiej osoby, że próbujemy dać jej taki luz, próbujemy dać jej taki margines właśnie tego, że ona też nie rozumie, że też jest słaba, że tak jak ja próbuję siebie usprawiedliwić, tak samo ona potrzebuje usprawiedliwienia. I ostatecznie to usprawiedliwienie otrzymujemy od Boga, od tego, który jest większy od naszej słabości, od tego, który ćwiczy za nas, od tego, który posyła nam ducha i ten duch w nas ćwiczy nieustannie życie. Ale to, co Jezus mówi, przebacz. To znaczy, daj drugiemu przestrzeń do życia. Daj drugiemu przestrzeń do słabości, przestrzeń do tego, żeby on mógł też wzrastać.
rozumiecie to wszystko. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Do zobaczenia kiedyś tam.